Witam Państwa, Izabela Litwin. Dziś chciałabym powiedzieć, że chyba nadchodzi początek końca ery rynków finansowych. Dlaczego tak uważam? Otóż jeśli ktoś kupuje obligacje z ujemnym oprocentowaniem, to znaczy, że przestał wierzyć w rynki finansowe. Przestał wierzyć w to, że jak kupi jakieś akcje czy jakieś obligacje wysoko oprocentowane, to że na tym zarobi. Uznał, że ryzyko z tym związane jest bardzo wysokie. Zatem co się dzieje? Otóż coraz więcej banków, znaczących banków, banków centralnych, emituje obligacje z ujemnym oprocentowaniem. Tak jest nie tylko w Centralnym Banku Europejskim, prawda? Ale w tej chwili ostatnio Japonia też wydała serię obligacji z ujemnym oprocentowaniem i te obligacje rozeszły się bardzo szybko, czyli po prostu chętnych na kupno tych obligacji było dużo. To świadczy o tym, że zaufanie do rynków finansowych spada. A jeżeli spada, to znaczy, że rynki finansowe są na wykończeniu, czego sobie możemy tylko życzyć. Co będzie dalej? Trudno przewidzieć. Ja mam nadzieję, że nie dojdzie do pieniądza światowego, bo to byłaby dla nas już całkowita katastrofa. Dlaczego pieniądz światowy byłby dla nas katastrofą? Dlatego, że emitent pieniądza światowego miałby światową władzę. Światową władzę i naprawdę bylibyśmy niewolnikami jednego właściciela. Teraz mamy kilku, a potem byłby tylko jeden i on naprawdę dyktowałby wszystko. Dziękuję bardzo.